Wypady. Słuchajcie, szybki ad hoc. Chciałam tylko, w ogóle chciałam zrobić taki filmik z podziękowaniami, ponieważ ostatnie półtora tygodnia razem z Ginny miałyśmy tournée, no bo tak żeśmy to określiły w sumie, tournée po całej Polsce. Słuchajcie, tyle ile ja wspaniałych osób poznałam przez te półtora tygodnia, to nie macie pojęcia. I powiem wam szczerze, jestem do tej pory, bo wróciłam już w sumie dwa dni temu, ale do tej pory jestem tak naładowana endorfinami, jestem tak szczęśliwa, że aż czekam. Wiecie, w filmach jest czasami coś takiego, że jak bohaterowie jest za dobrze w życiu i na przykład ma wielkie szczęście albo wielką radość, to nagle się okazuje, że przydarza mu się jakieś nieszczęście, powiedzmy, wpada pod samochód, albo zostaje porwany, albo coś złego mu się dzieje, więc ja po prostu jestem tak szczęśliwa i w ogóle naładowana tymi endorfinami, że tak w sumie myślę sobie, no kurde, no teraz przydałoby się, żeby coś złego mi się stało właśnie z tymi filmikami, oczywiście mam nadzieję, że mi się nie stanie. No, ale słuchajcie, wycieczka była niesamowita. Naprawdę, najpierw pojechałam z Krakowa do Częstochowy i pod Częstochowę do Ginny. Potem pojechałyśmy do Częstochowy, spotkałyśmy się z Kiną. Potem z Częstochowy całą noc do Szczecina. I potem od Szczecina do Kamienia Pomorskiego, do Mateusza, gdzie spędziliśmy parę dni. Zastanawiałyśmy się, czy ja się zastanawiałam, czy nie zahaczyć o Warszawę. Z Warszawą nie wyszło, ale pojechałam z Ginny do Poznania i tam po prostu było super w tym Poznaniu. I jeszcze zahaczyłyśmy o Wągrowiec dzień wcześniej i potem z Poznania jeszcze do Częstochowy wróciłam i jeszcze u Kiny zostałam parę dni i dopiero do Krakowa, także słuchajcie, tyle wrażeń, tyle wspomnień i tyle niesamowitej zabawy, że i teraz chciałabym każdemu podziękować z osobna. Zrobiłam sobie tutaj może nie listę, bo to dziwnie brzmi, ale żeby o nikim absolutnie nie zapomnieć. Więc tak, w Szczecinie spotkaliśmy się z widzami. Chciałam podziękować Grzesiowi, który przyjechał, słuchajcie, 400 km z Gdyni, żeby się spotkać z nami w Szczecinie. Nie miał noclegu, więc szukał noclegu na ostatnią chwilę i na szczęście znalazł. I mogliśmy się spotkać dwa razy i graliśmy w ogóle w kalambury. Chciałam podziękować Cezikowi, który się strasznie nas bał na początku. Jak nas widział, to się podobno chował i mówił: o Jezu, idą. Co uważam, że jest takie słodkie, ale jednocześnie, słuchajcie, Cezik, absolutnie, przecież my jesteśmy normalni ludzie, nie? Ale się bał i dopiero na koniec się rozkręcił i w sumie szkoda, Cezik, że tak późno się rozkręciłeś. Iwonce, kochanej, u której mieliśmy nocować, ale nie wyszło. Iwonka, dziękuję Ci za Twoje porady kosmetyczne i rady związane z paznokietkami i w ogóle za Twoją twardą rękę, że po prostu nie mogliśmy się zdecydować, a Ty stwierdziłaś, słuchajcie, idziemy i koniec i dzięki Tobie byłaś naszą pasterką, a my Twoimi owieczkami po tym Szczecinie, także dzięki Tobie w ogóle daliśmy radę i Asi, że przyszła. I Asiu, zacznij nagrywać na nowo, bo Asia miała kiedyś swój własny kanał, ale go musiała zlikwidować. Także to, co robiłaś na kanale, przynajmniej koncept, był naprawdę super. Także uważam, że jak tylko będziesz mogła i będziesz miała chęci, żebyś jak najbardziej zaczęła jeszcze raz to robić. No i kurczę, no u kogo żeśmy były przez te 4 dni? Byłyśmy u Mateusza, także Mateusz w ogóle mój mężczyzno, bo teraz po serenadzie miłości to wręcz pojawiają się komentarze: ale czy wy jesteście razem z Mateuszem? Nie jesteśmy razem z Mateuszem, aczkolwiek uwielbiam go naprawdę. Mateusz, uwielbiam Cię. I w ogóle naprawdę świetnie nam się razem pracowało, nam się tworzyło serenady miłości i w ogóle ugościł nas w sumie chyba 4 dni tam, żeśmy spały u Mateusza i ma przekochaną mamę, która w ogóle nam gotowała i po prostu tak głupio, że jego mama nam gotuje, także Mateusz ucałuje swoją mamusię od nas, żamie ode mnie, od Ginny na pewno też bardzo, bo naprawdę jesteśmy jej wdzięczne za to, co dla nas zrobiła. Potem pojechałyśmy pod Poznań właśnie do Wągrowca i moja ukochana Weroniczka, którą też Jaruś tak w zeszłym roku pozdrawiał, nie wiem, może pamiętacie, co bo niektórzy jak pozdrawiał Weroniczkę, wylądowałyśmy w Wągrowcu, czyli tak godzinę od Poznania. Weronika nam pokazała właśnie fontannę tam u siebie, gdzie muzyka grała i pojechałyśmy nad jezioro i zjadłyśmy lody, to wszystko oczywiście było wieczorem, bo żeśmy przyjechały, także poznałyśmy Wągrowiec by night i w ogóle ugościło nas w swoim domu i potem z piskiem opą po nas przyjechała i potem z piskiem opą pojechaliśmy do Poznania następnego dnia.
Potem było spotkanie w Poznaniu, które było naprawdę, naprawdę superowe. I poznałam tyle fajnych ludzi. Poznałam Piotrka, mojego nauczyciela po fachu. W ogóle szkoda, że tak nam się nie udało drugiego dnia spotkać, Piotrek. I szkoda, że tak mało żeśmy w sumie mieli okazję porozmawiać, wymienić się doświadczeniami. Ale mam nadzieję, że nadrobimy to kiedyś. Naprawdę mam taką nadzieję. I w ogóle Mareczek i Łukasz przyjechali, i Mareczek też 80 km jechali pociągiem rano, w ogóle czekali na nas kilka godzin w tym Poznaniu do spotkania. I Mareczek, słuchajcie, to było niesamowite, żeśmy były z Ginny tak zaskoczone. Mareczek i w ogóle też inne osoby cytowały nam: a pamiętasz, jak gdzieś tam we vlogu mówiłaś o czymś tam, a my: a, nie? Także w ogóle byłyśmy bardzo pozytywnie zaskoczone, że w sumie wychodzi na to, że wy nas naprawdę słuchacie w tych vlogach, co my tam mówimy, i często pamiętacie o rzeczach, których my nie pamiętamy. Więc tak w ogóle i Mareczek, i Łukasz byli tacy kochani, tacy fajni, i w ogóle Jezus, i Danielek, który przyjechał z Konina samochodem i po prostu woził nas cały czas. I został, słuchajcie, w hostelu na noc i w ogóle poszłam z nim do tego hostelu, mogłam się wykąpać. Pożyczałam mu ręcznik, bo Danielek nie wziął swojego ręcznika, także Jezus, kochany Danielek. I potem zostałam u Pawła, który się pojawił później. I w ogóle Paweł też przekochany, po prostu śniadanko robił, w ogóle do 6 rano oglądaliśmy filmy. Potem jak już wstaliśmy, to zrobił śniadanko, no w ogóle po prostu super. I potem następnego dnia, no Ginny niestety wróciła wcześniej, bo już była bardzo zmęczona. Także ten drugi dzień w Poznaniu już spędziłam właśnie z Danielkiem i z Pawełkiem. I żeśmy poszli do zoo, i żeśmy cały dzień siedzieli w tym zoo, i żeśmy chodzili, i rozmawiali, i robili zdjęcia, i trochę kręcili filmy. I potem oczywiście lało wieczorami, więc zaczęłam sobie żartować, że w Poznaniu to zawsze wieczorem są burze i po prostu tak zaczęło lać, słuchajcie, że zalało w ogóle ta podziemia na dworcu. Także się śmiałam, że w tym Poznaniu to po prostu są jakieś burze i huragany i powodzie co wieczór. Także było naprawdę cudownie, po prostu cudownie, i poznałam takich wspaniałych ludzi. I potem wracałam jeszcze przez Częstochowę i jeszcze w Częstochowie siedziałam 2 dni właśnie u Kiny. Kina Trzewa, jakbyście nie wiedzieli, Kina też. Jezus, no przecież myśmy się tak zgrały z Kiną. Po prostu jak takie, może nie bratnie dusze, bo to tak dziwnie brzmi, ale takie sisters, po prostu. No normalnie, Kina, uwielbiam cię też. I zresztą ty wiesz, bo my tak czasami tak dokuczanie sobie i po prostu, no nie, no nie mam słów. Wróciłam tak pozytywnie naładowana energią do domu, że długo będzie ze mnie schodzić. I naprawdę super. I w ogóle Ginny, że chciało ci się też jechać ze mną i wytrzymywać te moje, nazwijmy to, różne humory, jakie były lub nie były, i w ogóle, że tak ta spontaniczność, a tu Warszawa, a tu może Poznań, a tu może to, a tu Wągrowiec, tak po prostu biedna, nie przeszkadzało ci to, że ciągle te plany się zmieniały, także też jestem ci wdzięczna w ogóle, że wytrzymałeś ze mną tyle dni. No po prostu nie mam słów i jestem tak szczęśliwa, że miałam okazję poznać niektórych z was. Po prostu teraz kojarzyć jakby Niki z twarzami. I no, już rozpływam no, nad tym wszystkim. Po prostu było rewelacyjnie i będę to długo wspominać. Teraz montuję bloopersy z Serenady Miłości. Mam mnóstwo do montowania materiałów naprawdę i no, muszę przyznać, że dawno nie byłam tak szczęśliwa, dawno się tak dobrze nie bawiłam i naprawdę wszystkim dziękuję za to, że chcieliście poświęcić swój czas i zobaczyć się z jakąś obcą babą z internetu. Ach, no po prostu dziękuję wam, aż się zaraz wzruszę. Dziękuję wam i no i co? I see you next time, czy w wideo, czy w życiu prawdziwym, mam nadzieję. Planuję się jeszcze zobaczyć z paroma osobami w te wakacje, mam nadzieję, że wyjdzie. No i co? I see you next time, ci co was nie było, żałujcie i no i naprawdę jestem wam bardzo, bardzo, bardzo wszystkim wdzięczna. Uff, że w ogóle wam się chciało. No to tyle. Pozdrawiam i całuję wszystkich, każdego z osobna. Grzesia, Cezika, Iwonę, Asię, Mateusza, Piotrka, Marka, Łukasza, Danielka, Weronikę, Pawła, Ginny i Kinę. Uwielbiam was i co? Mua! See you next time. Bye.